Otyłość polega na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Nadwaga jest po prostu łagodniejszą formą otyłości, niestety prowadzi w dalszym etapie do otyłości, jeżeli pacjent nic nie zrobi, żeby temu przeciwdziałać. Z tym, że chcę powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważaliśmy, że tkanka tłuszczowa to przede wszystkim magazyn energii. Organizm magazynuje energię pod postacią tłuszczu na okres głodu, na okres gorszych warunków i wtedy ten tłuszcz jest uwalniany, służy jako materiał energetyczny. W tej chwili wiemy, że oprócz tej funkcji tkanka tłuszczowa pełni bardzo ważną rolę jako narząd wewnętrznego wydzielania. W tkance tłuszczowej powstaje i jest wydzielanych bardzo wiele hormonalnie czynnych substancji, nazywamy je adipokinami, które regulują funkcjonowanie innych narządów. Wyróżniamy kilka stopni otyłości. Otyłość rozpoznajemy przede wszystkim według tak zwanego wskaźnika masy ciała. W języka angielskiego używamy skrótu BMI i w przedziale między 25 a 30 jest to nadwaga, od 30 do 40 otyłość, natomiast jeżeli ktoś ma wskaźnik BMI przekraczający wartość 40, mówimy o ciężkiej otyłości, otyłości, która bardzo znacznie zagraża zdrowiu tego pacjenta. Prawidłowy wskaźnik BMI to wartość między 18, 18,5 a 25. Ale w diagnostyce otyłości bardzo ważna jest też lokalizacja tkanki tłuszczowej. Jak widzimy, u części ludzi tkanka tłuszczowa lubi gromadzić się w obrębie jamy brzusznej. To są osoby, które mają stosunkowo szczupłe kończyny, natomiast no, widzimy bardzo znaczny obwód pasa u tych osób. U innych zaś tkanka tłuszczowa rozkłada się w miarę równomiernie, bardziej w okolicach pośladków, ud. To rozróżnienie jest bardzo ważne z punktu widzenia konsekwencji otyłości, bowiem otyłość brzuszna predysponuje w bardzo znacznym stopniu do rozwoju powikłań takich jak rozwój cukrzycy typu drugiego, zaburzenia lipidowe, a więc hypercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, do rozwoju nadciśnienia tętniczego i w konsekwencji do szybszego rozwoju miażdżycy i chorób na tle miażdżycy, takich jak choroba niedokrwienna serca. Nadwagę oczywiście sprawdzamy, jeżeli staniemy na wadze, widzimy ile mamy kilogramów, ale w praktyce naszej używamy właśnie wskaźnika BMI. Jest to stosunek wagi do wzrostu wyrażony w metrach kwadratowych. Korzystamy z wzoru i wyliczamy wskaźnik BMI. Przy ocenie otyłości jednak też bardzo ważnym wskaźnikiem jest obwód pasa. Właśnie dlatego, żeby zdiagnozować tych pacjentów z otyłością brzuszną, tych, którzy są bardziej narażeni na złe konsekwencje otyłości. I w tej chwili nieprawidłowy obwód pasa u kobiet to obwód powyżej 80 cm, a u mężczyzn powyżej 94. Taki obwód duży już pozwala nam rozpoznać otyłość brzuszną. Oczywiście to są badania, które w przybliżeniu nam diagnozują problem. Gdybyśmy tak naprawdę chcieli zdefiniować, ile tej tkanki tłuszczowej jest w obrębie jamy brzusznej, musielibyśmy sięgnąć po drogie metody typu tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ale w codziennej praktyce to właśnie posługujemy się obwodem pasa i wskaźnikiem BMI. O tak, chorobą cywilizacyjną jest bezwzględnie. W ostatnich kilkudziesięciu latach mówimy wręcz o epidemii otyłości. Otyłość narasta lawinowo. Bardzo coraz więcej ludzi jest otyłych.
zwłaszcza w tych krajach wysoko cywilizowanych. Prawdopodobnie, tak wynika z obserwacji, z badań, jest to następstwo bardzo złej diety, niskiej aktywności fizycznej, a więc głównie czynników środowiskowych. Tak, dieta wszystkich osób, a zwłaszcza w wieku starszym, powinna być bardzo dobrze zbilansowana. To znaczy, powinniśmy przyjmować w diecie i odpowiednią ilość białka, i odpowiednią ilość węglowodanów, głównie węglowodanów złożonych, nie cukru, nie prostych węglowodanów, i odpowiednią ilość tłuszczu. Zalecenia są takie, żeby mało spożywać tłuszczu zwierzęcego, ponieważ tłuszcz zwierzęcy może mieć działanie sprzyjające rozwojowi miażdżycy. Powinien być to głównie tłuszcz pochodzenia roślinnego. Najlepiej, jeżeli jest to olej rzepakowy albo oliwa z oliwek extra virgin, mają najlepszy skład kwasów tłuszczowych. No i też polecane są ryby, zwłaszcza ryby pochodzące z zimnych mórz, które są bogate w omega-3 kwasy tłuszczowe. Wydaje się, że też te omega-3 kwasy tłuszczowe mają pewne działanie ochronne na układ krążenia, działanie przeciwzapalne, a więc są korzystne. Taka dieta powinna być dobrze zbilansowana, żeby dostarczyć nie tylko te podstawowe budulcowe składniki, ale także odpowiednią ilość witamin, odpowiednią ilość błonnika. Dieta większości niestety ludzi jest zbyt niska w zawarty w niej błonnik. Błonnik ułatwia odchudzanie, dlatego zawsze polecamy pacjentom, którzy są na diecie odchudzającej, żeby tego błonnika spożywali odpowiednio dużo. Błonnik zawarty jest, przypominam, w warzywach, w owocach, a także w ziarnie. A więc przykładowo bardziej proponujemy spożycie ciemnego, pełnoziarnistego pieczywa, pieczywa z mąki z pełnego przemiału, a nie białe, pszenne, prawda, pieczywo. No, wysokie spożycie warzyw jest zalecane z wielu względów. Po pierwsze, warzywa są niskokaloryczne, więc możemy praktycznie te warzywa jeść dowoli i na pewno jedząc warzywa nie przytyjemy. Poza tym, no, warzywa pełnią też funkcję ochronną, na przykład przed chorobami układu krążenia, przed rozwojem cukrzycy. Zalecenia są takie, że jeżeli zjadamy 5 posiłków, a powinniśmy w ten sposób jeść, czyli często, a mało, to każdy posiłek powinien zawierać pewną porcję warzyw lub owoców. Aktywność fizyczna jest bardzo zalecana. Aktywność fizyczna chroni przed otyłością, pozwala nam zeszczupleć. Aktywność fizyczna chroni przed chorobami układu krążenia, przed rozwojem cukrzycy. Dlatego powinniśmy codziennie trochę czasu, no minimum to jest te 30 minut, poświęcić na ruch. Wiadomo, że osoby w wieku starszym nie zawsze mogą wszystkie ćwiczenia wykonywać. Te ćwiczenia powinny być tak dobrane, żeby były bezpieczne dla tych ludzi. No, przykład Nordic Walking, prawda? Czyli marsz, spacer przy pomocy, przy wsparciu dwóch kijków, co zabezpiecza tego pacjenta przed jakimś upadkiem, ułatwia chodzenie i też angażowane są wtedy różne grupy mięśniowe. Podobnie wysiłek fizyczny w wodzie wykonywany jest również bardzo dobry, odciąża stawy, różne grupy mięśni wtedy są zaangażowane. No, powinien być na pewno ten wysiłek fizyczny dostosowany do możliwości pacjenta i, tak jak mówię, lepiej wykonywać mniejszy wysiłek fizyczny, za to częściej, niż na przykład jednorazowo zbyt duży. Myślę, że są sposoby na przyjemne zrzucanie. Przede wszystkim możemy
stwarzać grupy wzajemnego wsparcia i na przykład taki Nordic Walking, czyli to spacerowanie z kijami, wykonywać w towarzystwie, prawda? Nie samotnie, tylko możemy poszukać sobie koleżanki, kolegów i wspólnie tego typu zajęcia przeprowadzać. A poza tym dieta, którą zalecamy w leczeniu otyłości, według mnie wcale nie jest przykra. Akurat dieta zdrowa, dieta, którą my polecamy, jest dietą dobrą. No, może dla niektórych pacjentów problemem jest to, że zalecamy odstawienie, ograniczenie przynajmniej bardzo znaczne produktów wysokich w cukier. Prawda? Zalecamy zmniejszenie ilości cukru w ogóle w diecie, słodyczy. Do tego jednak można się przyzwyczaić. O ile na początku stanowi to pewien problem, to jeżeli te pierwsze momenty przezwyciężymy, to później utrzymanie takiej diety ubogiej w cukier jest już całkiem znośne. Myślę, że jeżeli nie ma tu jakichś przeciwwskazań ze strony układu krążenia, to w umiarkowanej ilości picie kawy i herbaty nie jest przeciwwskazaniem. Dobrze, żeby była to kawa czy herbata niesłodzona. Mówi się też dużo o korzyści płynących z picia na przykład zielonej herbaty, która jest bogata w antyoksydanty. Są pewne opinie, że może też wspomagać odchudzanie, chociaż powiem, że tutaj są pewne kontrowersje. Wyniki badań naukowych no, nie są jednoznaczne, ale na pewno jest to produkt bogaty w antyoksydanty, więc jak najbardziej myślę, że możemy ją pić. Woda mineralna, lepiej jeżeli jest to woda niegazowana, jak najbardziej zalecamy picie. Powinno się wypijać płynów od 1,5 do 2 litrów. To jest taka chyba normalna ilość płynów, którą wypijamy w ciągu doby. No, pamiętajmy, że tą wodę przyjmujemy też z innymi płynami, nie tylko z wodą mineralną. Zwracajmy jednak uwagę na to, czy jest ona wysoko czy nisko mineralizowana, bo z reguły te wysoko mineralizowane wody należy przyjmować z pewnym ograniczeniem. O tak, stres może mieć wpływ na nadwagę. Bardzo wiele osób reaguje na stres w ten sposób, że zwiększa spożycie różnych pokarmów, zwłaszcza słodyczy. Odreagowuje stres poprzez zwiększone jedzenie. Jedzenie słodyczy może wpłynąć na polepszenie nastroju tych pacjentów, więc część osób rzeczywiście tak reaguje. No cóż, należy uczyć się tego i wdrażać to w życie, że również wysiłek fizyczny też może ten stres rozładowywać. Pod wpływem wysiłku fizycznego mogą nam się wytwarzać nasze endogenne, wewnętrzne endorfiny, czyli hormony szczęścia. I zamiast zajadać stres, no lepiej, żebyśmy ten stres gubili poprzez ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczną. Otyłość nie jest tylko defektem kosmetycznym. Otyłość jest chorobą przewlekłą i niestety prowadzi do niejednokrotnie dość groźnych powikłań. Każda otyłość zaburza funkcjonowanie naszych stawów, stawów kręgosłupa, stawów kolanowych i bardzo często pacjenci ci cierpią na różnorakie dolegliwości ze strony stawów. Otyłość sprzyja zwiększonej gotowości prozakrzepowej, a więc częściej na przykład możemy mieć zakrzepowe zapalenia żył, skłonność do zakrzepów. Ale szczególnie groźna jest otyłość brzuszna. Ta otyłość prowadzi do rozwoju przede wszystkim cukrzycy typu drugiego,
obserwujemy w tej chwili nasilenie zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Choroba ta bywa rozpoznawana u coraz młodszych ludzi. Właśnie jest to efekt epidemii otyłości. Otyłość prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia z chorobą niedokrwienną serca włącznie. Prowadzi otyłość do zwiększonej częstości występowania kamicy żółciowej, wybranych nowotworów. Na przykład jest taki rodzaj raka endometrium, macicy, który występuje u otyłych kobiet. Otyłość może prowadzić do zaburzeń oddychania w czasie snu. Są to bardzo groźne zaburzenia, nawet grożące nagłym zgonem w czasie snu. Otyłość wreszcie prowadzi do obniżonego nastroju, do stanów depresyjnych. No, tych powikłań jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, dlatego warto podjąć zmagania terapeutyczne, warto leczyć tę otyłość. Nie dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy bardzo, bardzo otyli, kiedy praktycznie pozostaje nam leczenie operacyjne, ale wtedy, kiedy tych kilogramów jest nieco więcej niż byśmy chcieli. Jeżeli uważamy, że mamy za dużo kilogramów, czy jeżeli na przykład jakiś lekarz powie nam, że warto troszkę kilogramów zrzucić, żeby pomóc swojemu zdrowiu, na pewno dobrze byłoby to robić nie samemu, tylko pod okiem lekarza. Dlatego, że nieprawidłowa dieta redukcyjna, na przykład zbyt restrykcyjna dieta, nieprawidłowo dobrane składniki w tej diecie mogą prowadzić do znacznych niedoborów żywieniowych u ludzi w wieku starszym. To nie muszą być niedobory całościowe, kaloryczne, to mogą być niedobory związane z wybranymi składnikami pożywienia. Poza tym chcę jeszcze powiedzieć, że istnieje coś takiego jak pewien paradoks, jest pewien paradoks w leczeniu otyłości, mianowicie pewna ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w wieku starszym, może być ochronna przy niewydolności krążenia. I wtedy my nie postępujemy bardzo aktywnie, nie odchudzamy tego pacjenta bardzo aktywnie, więc sposób odchudzania, to ile wolno temu pacjentowi stracić kilogramów, powinno być jednak zdecydowane przez lekarza, dlatego zachęcam wszystkich, żeby po podjęciu decyzji o odchudzaniu jednak zwrócili się do lekarza. Trudno to oczywiście jednoznacznie powiedzieć, bo są różne sytuacje kliniczne. Na pewno w tej chwili taką wiodącą metodą leczenia, zyskującą coraz więcej zwolenników na całym świecie, jest leczenie operacyjne, prowadzące do zmniejszenia przeważnie pojemności żołądka. Jest to leczenie najbardziej skuteczne. Najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o utratę kilogramów, ale nie tylko, bo korzyści są znacznie szersze. Przede wszystkim widzimy znaczną poprawę parametrów metabolicznych. Przykładowo cukrzyca typu drugiego bardzo często albo wręcz się cofa po skutecznym leczeniu bariatrycznym, albo wyraźnie jej postęp zmniejsza się. To nie jest tylko i wyłącznie efektem utraty kilogramów, ale jest również efektem zmian w uwalnianiu pewnych hormonów jelitowych, które to zmiany obserwuje się po leczeniu bariatrycznym. Niemniej jednak kwalifikacja do takiego leczenia jest już kwalifikacją, o takiej decyzji muszą podjąć się specjaliści, którzy się leczeniem otyłości zajmują.
Otyłość polega na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Nadwaga jest. Wyróżniamy kilka stopni otyłości. Otyłość rozpoznajemy przede wszystkim według tak zwanego wskaźnika masy ciała. W języka angielskiego używamy skrótu BMI i w przedziale między 25 a 30 jest to nadwaga. Od 30 do 40 otyłość. Natomiast jeżeli ktoś ma wskaźnik BMI przekraczający wartość 40, mówimy o ciężkiej otyłości. Otyłości, która bardzo znacznie zagraża zdrowiu tego pacjenta. Prawidłowy wskaźnik BMI to wartość między 18, 18,5 a 25. Ale w diagnostyce otyłości bardzo ważna jest też lokalizacja tkanki tłuszczowej. Jak widzimy, u części ludzi tkanka tłuszczowa po prostu łagodniejszą formą otyłości niestety prowadzi w dalszym etapie do otyłości, jeżeli pacjent nic nie zrobi, żeby temu przeciwdziałać. Z tym, że chcę powiedzieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważaliśmy, że tkanka tłuszczowa to przede wszystkim magazyn energii. Organizm magazynuje energię pod postacią tłuszczu na okres głodu, na okres gorszych warunków i wtedy ten tłuszcz jest uwalniany, służy jako materiał energetyczny. W tej chwili wiemy, że oprócz tej funkcji tkanka tłuszczowa pełni bardzo ważną rolę jako narząd wewnętrznego wydzielania. W tkance tłuszczowej powstaje i jest wydzielanych bardzo wiele hormonalnie czynnych substancji, nazywamy je adipokinami, które regulują funkcjonowanie innych narządów.